Od 4 lat Jedynka aktywnie współpracuje z Instytutem Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk. Wymiernym i niezwykle interesującym efektem tej współpracy jest organizowany co roku na wiosnę przez Zespół Szkół nr 1 Festiwal Nauki. Myślę również, że godnie reprezentuje dzisiaj na tych stoiskach młodzież naszego gimnazjum. Gimnazjum nr 1 imienia Mikołaja Kopernika w Nidzice, którzy wystawili swoje stoiska. Są oczywiście goście. O tych gościach może powiem najpierw. To są grupa popularyzatorów nauki, eksperymentatorzy z Katowic. Nawiązaliśmy taką współpracę z tą grupą. I Naleśnictwo Nidzica, które jest przyjacielem Zespołu Szkół od wielu, wielu lat. Zgodnie z głównym celem festiwalu, jakim są propagowanie nauk ścisłych poprzez zabawę oraz czynny udział w eksperymentach i doświadczeniach z zakresu chemii, fizyki, biologii, matematyki i robotyki, parkiet hali po raz kolejny zamienił się w wielkie laboratorium. Takie główne stoisko to, które dotyczy projektu unijnego realizowanego w Zespole Szkół nr 1 Era Inżyniera. Jego celem jest nauka programowania, to są specjalne roboty na zajęciach z robotyki i dzisiaj młodzież pokazuje tym najmłodszym od przedszkola i tym starszym uczniom klasy gimnazjalnej, jak łatwą sprawą, wbrew pozorom i dla wszystkich jest programowanie. Programowanie i te stoiska cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Poza tym to również chemia. Chemia, gdzie od wielu lat nasza szkoła wprowadza innowacje pedagogiczne z tego właśnie przedmiotu. Tutaj propagatorką tego jest pani Agnieszka Prusik. Między innymi kontynuacja, podpisanie porozumienia z naszym zespołem opieki zdrowotnej w Nidzicy. I nowość na tym festiwalu to stoisko z grami planszowymi. Ale naprawdę takie gry, gdzie można się przebrać figury warcabowe, szachowe i fizycznie grać na wielkich matach. Festiwal nie mógłby się odbyć bez zaangażowania wielu osób. Ja przy okazji chciałbym podziękować wszystkim paniom, które zaangażowały się w to dzisiejsze wydarzenie. To jest, wspomniałem, pani Agnieszka Prusik, pani Marta Saturnus, pani Bogumiła Adamska. Nie wymienię wszystkich pań, które przygotowały zaplecze z kawą, herbatą, ciastem, także dzisiejsze, przynajmniej do południa, możemy dzisiejszy czas pięknie spędzić tutaj w Niskiej Hali Widowiskowo-Sportowej. Żadna teoria nie zostawia takiej wiedzy jak własnoręcznie przeprowadzone doświadczenie, czy też jego obserwacja. Mamy więc nadzieję, że Festiwal Nauki przyczyni się do wzrostu zainteresowania naukami przyrodniczymi i ścisłymi.